Witam, witam ponownie w Resident Evil 2. Wczoraj zostały dodane do gry nowe DLC, darmowe DLC z trzema postaciami. Możecie sobie je spokojnie tutaj odblokować w dodatkowych trybach. Widmowi ocalali to jest ten Kendo z jego sklepu. Jest Zbieg, czyli córka tego burmistrza, tego świrniętego. I jest jeszcze zapomniany żołnierz, czyli no kumpel Hanka z czwartego ocalałego, z tego dodatkowego trybu. Więc tutaj nic nie musicie robić, po prostu aktualizacja dla każdego, darmowo. Też chyba nie musicie przechodzić tych trybów, powinno być dla każdego to dostępne. Na razie mamy poziom trudności trzeci i mamy też trening. Sprawdzałem sobie ten poziom trudności, jest naprawdę hardcore, hardcore. Tutaj bym spokojnie z 3 godziny spędził, więc myślę, że wrzucę wam na treningu, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Bo jakbym chciał to przechodzić, to zdecydowanie dzisiaj byście tego nie mieli. Zbieg tutaj jest na drugim poziomie i to jest na czwartym, to jest w ogóle masakra. Więc na razie sobie zagramy wszystko na treningu. I jak będziecie chcieli na tym poziomie trudności, to dajcie znać, dajcie łapy w górę. Kto jeszcze oczekuje na Rezydenta więcej, no to możecie wrzucić subskrypcję. Pewnie w przyszłości będzie Resident Trójeczka Remake, więc też na pewno ogramy. Ale tutaj nie ma czasu na żałobę, trening. Zagramy trening, naprawdę jest masakra. Jest masakra, a w tym treningu będzie dosyć fajnie, tak przyjemnie, żeby sobie zobaczyć, jak wygląda ten tryb. Więc jest troszkę tutaj podłoża fabularnego. Jak widzimy, ta córka niestety zginęła. To nie było lekarstwa dla niej. Myślałem, że to nawet w fabule będzie pokazane, ale jednak w tym dodatkowym trybie. No i zobaczcie, jak wygląda ten Kendo. Naprawdę świetnie zrobiona postać. Świetnie zrobiona postać. Zaczynamy tutaj no w jego sklepie, z tyłu posterunku. Mamy bardzo dużo zasobów. W tym poziomie trudności 3 to jest praktycznie tutaj skrócone do tego kwadracika. Nie mamy leczenia, nie mamy ammo. Jest masakra, nie? Jest masakra. A tu spokojnie można sobie pograć, zobaczyć, jak to wygląda. To dla was, żebyście też widzieli. Nagranie z policyjnego radia. No tutaj mamy takich potworków, którzy świecą i też można się zatruć, nie? Można się zatruć. Świecą na fioletowo. I tu mamy taką ekipę. Ja będę sobie strzelał, bo po prostu mogę. Do rozwalania takiego zombiaka można się zatruć. Mamy bardzo dużo zasobów w tym treningu, więc myślę, że spokojnie przejdziemy przynajmniej. W tych trzech gwiazdkach sobie już grałem przetestować. Byłem w ostatnich, powiedzmy, 2 minutach, ale tam już kompletnie nic nie miałem. Nie miałem zdrowia, zatruty, bez amunicji. Dramat kompletny. Więc jeśli ktoś z was przeszedł na tym poziomie trzecim, to szacun i dajcie znać w komentarzach. A to jest taki tryb, powiedzmy, jak był ten z Hankiem i Tofu, tylko może trochę dłuższy. Nie jest też taki speedrunnerski, nie za bardzo można tutaj uciekać, tak myślę. Trzeba by troszkę postrzelać. Kurde, nie mogę w tą butlę trafić. Dobra. Mamy bardzo dużo ammo, więc chyba sobie powalczę nawet z likerem. Nie wychodzi liker? O, to też ciekawe. W tamtym trzecim poziomie trudności będzie tutaj liker jak coś. Mały spoiler. Ale jak gracie, to się spodziewajcie. Ja już tutaj troszkę to znam, więc damy radę, wam pokażę, jak najłatwiej to przejść. Tego ammo jest bardzo dużo. Po prostu ich tutaj wywabiamy. I po nóżkach.
Trzymają się bardzo mocno, ale jak już poleci ten dym, to jest po gościu. Już nie powinien wstać. A tu trzeba też w twarz chyba, co? No tutaj raczej nie damy się jakoś zabić, tak myślę. Mamy bardzo dużo amunicji, więc można sobie pozwolić na to. Jest taka fajna mechanika z plecakami. Zombaki mają po prostu plecaczki, w których jest jeszcze dodatkowa amunicja. Wyjmujemy, łączymy. Bardzo dużo shotguna. Ale to jest trening. Zobaczycie. W tym poziomie trudności trzecim jest hardcore, ale to myślę, że zagramy jeszcze kiedyś. Teraz naprawdę to bym się męczył cały dzień chyba z tym. Więc zobaczycie, na czym to polega najlepiej. A fajny, tylko bardzo, bardzo trudny. Bardzo trudny na tym poziomie trzecim. Myślę, że trudniejszy od Hanka zdecydowanie. Dobra, i tutaj mamy znowu plecaczek. Oczywiście on tam stanie. Nie dajmy się zatruć, będzie spoko. Możemy tutaj lutować na tym treningu, ile wlezie. Zobaczcie, ile ammo, nie? Tylko z tego, co widzę, nie mamy jakichś takich przedmiotów typu granaty, noże. Więc jeśli nas roślinka zaatakuje, no to będzie bieda. To będzie bieda. Jeszcze jedna fajna mechanika tutaj została, o właśnie, wprowadzona w tym miejscu. Mamy do wyboru z automatu jedno zioło, niebieskie, czerwone, zielone. I tylko jedne z tych możemy wziąć. Więc myślę, że na treningu to nie ma znaczenia, ale przy tamtej próbie drugiej to już warto się zastanowić, czy jesteście zatruci, czy macie mało zdrowia, czy tutaj może pancerz. Ja wezmę... A, zielone. Niech będzie zielone. Mogę sobie skombinować od razu z tym, jak będzie potrzeba. Plecaczek bierzemy i tu jest iskrownik. A, to wiecie co, to sobie od razu połączymy. I mamy broń dodatkową. I zobaczymy, co jest tutaj. Tutaj nie byłem, powiem szczerze. Można coś tu zdobyć. O kurde. Od razu ten mnie ugryzł. Dobra, i tak bym był zatruty, więc dobra. To co jest w plecaku? Proch. Amunicja do pistoletu. Tu jest proch. To sobie użyjemy. Dużo mamy tych przedmiotów leczących, chociaż tak może się wydawać tylko. To jest alternatywna droga, widzę. Tutaj nie szedłem. Ej, jest automacik kolejny. Spoko. Weźmiemy sobie... O, mieszanka ziół. Naboje do strzelby, granat ręczny. Granat ręczny weźmiemy. Fajne. Powiem wam, że mega. Automaty powinny być w grze zdecydowanie wprowadzone. Super pomysł. O kurde. A nie, nie. Nie będę używał. Granat zdecydowanie na roślinki.
Zobaczymy, co tu jeszcze jest. Można sobie wyjść. Kurde, tu to mnie nie było. Ale eksploracja. Może tu będą jakieś przedmioty cenne. Właśnie typu nejdy. O. To jest kolejny automat. Nóż bojowy. Zasobnik z igłami. Mamy magnum też. Biorę nóż. Bo nóż jest właśnie do obrony. Ten gościu ma plecak tutaj. Ej, ale mega. To nie jest ścieżka do wyjścia, ale... Kurde, gdzie to tam leży? I tak jestem zatruty, to lipa. I tego nie mogłem utrafić. O, proch. Tego już nie weźmiemy. O kurde. Pan roślinka. Tam już jest chyba ślepy zaułek. Więc idziemy, idziemy stąd. Ale no dużo zasobów wziąłem. Tutaj szczerze mnie nie było wcześniej. Jak wam powiem. Oh no. Dobra, to też oszczędzimy, i tak jestem zatruty. Tylko nie powinno mnie to zabić, co? Już kurde. Dobra, teraz to już użyjemy. To może być jeszcze jedna, czy nie? To jest fajna alternatywna ścieżka, taka do zwiedzenia sobie troszkę, zebrania przedmiotów. Spoko. Tu nie trzeba iść i tutaj nawet fabularnie się jakby nie idzie. To nie jest droga do wyjścia. Bo droga do wyjścia jest tutaj. No, tu też nie ma grubasa, który był. To na treningu jest dużo łatwiej. Już nie mówię o ilość amunicji, bo to jest zatrważająca ilość. O, wszystko praktycznie. Dobra, tu jest ten. O kurde, tu są dwa, co? Próbujemy się po prostu przedostać jakoś. Nie ma co walczyć, najwyżej użyjemy sobie roślinki. Przejdę? Jeszcze jest trzeci? A jak tam jest z energią? Ten nade będzie bardzo ważny dla mnie, więc zostawię go. Nie wiem, czy on w ogóle coś zdrowia mi zabiera? Chyba nie. Jestem... Powiedzmy, że w takiej niespokojnej kondycji, ale spoko. Roślinkę na raz. No tak, mamy nożyk i granat, żeby się obronić. To sobie jeszcze zostawię. Tu się działy cuda. Tutaj już byłem, nie? Tutaj już byłem. Jak grałem pierwszy raz. Tam, z tego co wiem, będzie ciekawie. Jest roślinka. Thank you.
Idziemy na dół. Oh no. Tu jeszcze serio? Nie ma wyjścia? Dobra, dobra, ładuj, ładuj. Kurde, powoli bym chyba użył tego leczenia, chociaż... Chociaż to wszyscy zatruci. Tutaj nie. Nie wiem, gdzie jest wyjście, nie mam pojęcia. Dobra, użyjemy. Dobre. Dwa strzały. Kurde, tam jest grubo. Roślinka, nie roślinka. Powiem wam, że jazda ostra. Kurde, nejda tam wrzucić? Trochę tego ammo tutaj mamy. Może na spokojnie, co? Nie chciałbym tego przegrać teraz. Dobra, wycofkę można zrobić, spoko. Najlepiej czekać właśnie na to lepsze trafienie, dobra. Kurde, tam jeszcze ktoś się obudził. Jak tam? Dobra, no i dzik. Wielkie yo. Gdzie jest ten punkt zbiorczy? Ile to trwa? O, chyba tyle. Dobra, no to udało się na treningu, który jest bardzo, bardzo łatwy. Nie wyobrażam sobie tutaj grać na tej trzeciej gwiazdce do końca. Masakra. Dobra, Kendo jakoś się uwolnił. Córka zginęła, ale on przeżył. No to spoko. 16:35. No dłuższy tryb, nie? Dłuższy tryb, ale... Dużo trudniejszy. Masakra. Masakra jest. Dobra, co odblokowałem? Ozdobę. O kurde, serio. Tygrys. Aha, takim mogę grać. Aha, to mogę grać takim. To sobie zagramy takim następnym razem. I tutaj te odblokowujecie głowy. Na następne przejście. No dobra, jak wam się podobało? Będziemy mieli takie trzy scenariusze. Ten był średnio trudny, tylko że to był i tak trening. Ale zapomniany żołnierz na czwartym to chyba jest w ogóle zwieńczenie masakry. Więc tyle. Postaram się wam to wrzucić dzisiaj jeszcze w sobotę. Dajcie łapę, jeśli wam się podobało i widzimy się w kolejnych darmowych dodatkach. Hej, hej.